I tak się przechodzi przez ulicę w Wietnamie. Ciągły, nieprzerwany krok. Nie zatrzymujecie się. Nie biegniecie nigdy. Idźcie bardzo powoli. No, jeżeli trzeba oczywiście, bo widzicie, że wejdziecie prosto pod autobus, albo po prostu ktoś nie ma szans się zatrzymać przed wami, możecie na chwilę przystanąć. No nie ma cudów. Ale powolny krok, bez nagłych manewrów, bez stawania nagłego w miejscu albo nagłego skoku, bo was rozjadą. I naprawdę przejdziecie bezpiecznie. Prawie zawsze, 99%. Patrzcie na tą dziewczynę. Na tą dziewczynę. Oni idą. Idą wolnym krokiem między samochodami i skuterami, słychać mnie i nikt ich nie rozjeżdża. Tak się przechodzi przez ulicę w Wietnamie. Przejście dla pieszych. W Polsce, jakbym tu wszedł, to wszyscy by stanęli w popłochu. Błyskawicznie, żeby mnie nie rozjechać, nie dostać mandatu. A tutaj nikt się nie zatrzyma. Tutaj pieszy nie ma żadnych praw, co najwyżej może spróbować sobie przejść. To teraz nie pójdę, bo mnie zabiją, ale za chwilę spróbuję. Tak to się robi. Nikt się nie zatrzymał, ale też nikt mnie nie rozjechał. I co? I nikt się nie zatrzymał, a ja byłem pieszym na przejściu, uprzywilejowanym. A, co to za kraj? W Europie wszyscy wystanęli, żeby przypadkiem nie przestraszyć mnie nawet, bo za to jest przecież dożywocie dla kierowcy. A tu nie. Przeszedłem, oni pojechali, ja zrobiłem swoje, oni swoje i tak działa Azja i wszystko się kręci i rozwija i przerośnie nas. Będziemy już 100 lat, tyle za chwilę. Dobry panu, dziękuję, nie chcę motoru. Tutaj nikt nie jest święty i zarazem wszyscy są święci, to znaczy wszystkim wolno wszystko w ramach takiego samoregulującego się chaosu. I to działa, tutaj nie ma korków, naprawdę. Jest godzina szczytu, poranek w Hanoi i tu po prostu nie ma korków. Nikt się nie zatrzymuje, pieszy nie zatrzymuje 500 skuterów i setki samochodów dlatego, że chce przejść przez przejście. Po prostu przechodzi, a oni po prostu jadą. Ich prawo i jego prawo. I wszystko działa. Naprawdę. Europo. Bierz przykład z Wietnamu. Modernizacja kodeksu drogowego wskazana. Patrzcie. Wszystko jedzie, wszystko idzie, wszystko płynie. Kraj się rozwija. Aha! I nawet jeśli w Wietnamie są światła dla pieszych albo dla samochodów, jest czerwone, to też nie znaczy, że ktoś się tym będzie przejmował. Jeżeli stwierdzi, że chce jechać, to pojedzie. Więc nic podobnego, jeżeli macie zielone światło na przejściu, to nie czujcie się wcale spokojni i bezpieczni w tym takim europejskim ciepełku. I tak pojadą, ale was nie rozjadą. Bo wiedzą, jak to robić, jeżeli wy tylko wiecie, jak przechodzić. W Wietnamie nie obowiązują też ulice jednokierunkowe, to znaczy jest takich mnóstwo, ale i tak każdy sobie wjeżdża pod prąd, nawet na niego nie trąbią. To znaczy, nie zupełnie, w Wietnamie trąbią bez przerwy, ale nie po to, żeby powiedzieć, ty skur... gdzieś wjechał, ty dziadu, my się wściekamy w Europie, kurzymy się. Zastrzelilibyśmy kogoś za to, że nam zajechał drogę. A tutaj klaksonu używa się w zupełnie innym celu, po to, żeby powiedzieć hej, jadę, jestem tutaj. Bip, bip, a ja tu.
O, a pani tu. I bo to klakson, więc tutaj wszyscy trąbią bez przerwy, żeby podkreślić ich jestestwo i to, że zajmują 2 metry asfaltu i że tymczasowo to są ich 2 metry asfaltu. Bez przerwy. Jeżdżą, jeżdżą, smrodzą, smrodzą. Jeżdżą dalej w maskach, żeby się nie udusić. W kaskach, w czapkach, w wiadrach i durszlakach na głowie. Dzieckiem na skuterze, pianinem na skuterze, ze skuterem na skuterze i skuterem drugim. I przechodzą przez drogę z dzieckiem. Nie na przejściu. Mamy czerwone, ale wjeżdżamy. Wszyscy jadą obie strony, jedna, druga, trzecia, czwarta. Mijają się na środku. Wjeżdżają sobie pod koła, trąbią, żeby powiedzieć, że tu są. I wszystko się kręci. Tu może nie było tego tak dokładnie widać, ale naprawdę na skrzyżowaniu często jest tak, że wszystkie cztery strony jadą jednocześnie. Jakieś mikroświatła, to się troszeczkę przejęli, ale jak nie ma świateł, to po prostu wszyscy jadą, o, trochę jak teraz tam. Jedziemy, jedziemy. O, jeden pan też jedzie, oni jadą, on jedzie. Przejechał. Brawo dla pana. Prawdziwy Wietnamczyk. Naprawdę sama radość na to patrzeć, to wszystko tak pięknie działa. Muzyka gra, słońce świeci i wszyscy są szczęśliwi. Umywalki, rurki, żeby było co do umywalki podłączyć. A na koniec okna, żeby było przez co popatrzeć. I dom zbudowany. Piękne, świeże kwiaty na ulicy. Panią. Właśnie kupiłem sobie coś, co w Wietnamie nosi bardzo wielu ludzi, czyli maskę. Maskę, żeby nie udusić się w spalinach tutejszych ulic. A tutaj noszą też takie maski po to, żeby ochronić się przed słońcem. Nie wiem, przed czym ta maska mnie ochroni bardziej, ale już czuję się lepiej. Oddycham z ulgą i jestem VIP. No, w masce to zupełnie inna jakość oddechu. Naprawdę strułem się już dzisiaj spalinami. I tutaj to jest normalne. Robi się trochę niedobrze. Po prostu tu śmierdzi. No, przy takiej ilości skuterów musi śmierdzieć. Maska mi spada. A gdzie kupiłem maskę? W Castoramie? Nie. W sklepie spożywczym. Z chipsami. Takim, dokładnie tym. Wszedłem, pokazałem, że chcę maskę. A pani od razu, a maskę, oczywiście. Masz pan, wybierz do koloru, jaką pan tylko chce. 8000 dongów kosztowała, czyli złotówkę całą. No chyba przepłaciłem. Nawet troszkę więcej niż złotówkę. Porządna, uszyta maska. Nie wiadomo co tam jest w środku, czy coś w ogóle jest, jakiś filtr. Ale mózg działa. Jestem przekonany, że mi pomoże, więc na pewno mi pomoże. W mieście skuterów szaleństwo kaskowe. Wszystkie kaski świata. Tu pani w sklepie przy ulicy. A tutaj z wielkiej, ruchliwej, metropolitarnej ulicy wchodzimy nagle
mały, ciemny zaułek, w którym też jeżdżą skutery, rowery. Proszę bardzo. Chodzą ludzie. Jest pięknie. Kablowe spaghetti, znak markowy krajów Azji. A tak wygląda większość domów w Hanoi, zwłaszcza troszeczkę dalej od ścisłego starego miasta i centrum. 2 metry szerokości, 2,5, 1,5 metra. Właśnie kupuję bardzo dobre owoce. Polecam je. What is this? Dang dang? Dang dang, okay. Thank you very much. Come on, bye. Polecam te owocki. Są pyszne. Twarda skórka, a w środku jeszcze lepsze niż lici. Wiele lepsze niż lici. Nazywają się po angielsku Eye of the Dragon, albo Dragon Eye, smocze oko, i rzeczywiście trochę tak wyglądają, bo w środku mają dużą czarną pestkę. Pyszne. To są też pyszne i piękne owoce, no? Okay. Ja też kupiłem, Państwo kupują, wiedzą co dobre. Wow. Cudowni ludzie. Działa. Panowie trąbią i od razu wiem, że muszę się przesunąć.